protestu na Warszawę 12. Oficjalnie, z tego co ja widzę, jest to konwój nie kierowców zawodowych, tylko firm transportowych, a dokładnie przewoźników. To jest konwój przewoźników, nie kierowców zawodowych. I proszę nas nie mieszać w takie układy i układziki lub wycierać sobie buzię nami, bo my nie jesteśmy od wycierania was, przewoźników, bo jak my byśmy chcieli zorganizować jakikolwiek konwój, to byśmy go zrobili osobiście i sami, jako kierowcy, bez waszych samochodów, bez waszej wiedzy. Dwa, słuchajcie, jeden z postulatów tego konwoju jest jaki? Zniesienie pakietu mobilności. Przepraszam, jeśli my strajkujemy, to my byśmy pozwolili na to, żebyście wy nam zabrali pieniądze. Taki kuźwa wał. Taki wał. Nie umiecie sobie radzić na giełdach, nie umiecie walczyć o swoje kontrakty i żebrzecie o to, żeby wam pozabierali pakiety mobilności, bo nie umiecie się rozliczać, bo za dużo was to wszystko kosztuje i za mało zostanie u was pieniędzy w kieszeni. Tak chcecie z nami zrobić. Nie pozwalamy na to, żebyście wycierali buzię nami jako kierowcami zawodowymi i nie pozwolimy. Druga rzecz. Słuchajcie, pan, który organizuje ten strajk, oficjalnie nie jest zgłoszony. Nie jest zgłoszony do Urzędu Marszałkowskiego, także impreza jest nielegalna. Tak jak pan słyszy, panie Krzysztof, impreza jest nielegalna i będzie nielegalna do momentu, jeśli nie zadba pan o zgłoszenie. A nie zadba pan o zgłoszenie, bo uważa pan, że ten strajk można zrobić od tak. Właśnie, że nie. I tu jest pan w błędzie. Może pan się zapytać prawnika. Skoro pan, panie Krzysztofie, wywołuje od tygodnia, półtora, datę 12 i planuje pan, że to jest strajk i mają się wszyscy zjechać w dane konkretne miejsce, to w tym momencie pan i sam pan powiedział, że jest organizatorem tego strajku, to pan łamie prawo, jeśli pan go nie zgłosi. Jeśli pan nie zgłosi tego strajku, kierowcy, którzy pojadą, dostaną wszyscy mandaty. Tak jak leci za wolną jazdę po mieście. I jak najbardziej policja będzie mogła to wszystkich uczestników ukarać. Tak więc środowisko kierowców zawodowych nie zgadza się, żeby nas mieszać do środowiska przedsiębiorców, do waszego strajku, do waszego konwoju. My na to nie pozwalamy. Zapraszam do naszego też fanpage'a, do mojej grupy. Nie pozwalamy na to, żebyście nami targali po naszym imieniu, targali kurka Polaków. Bo my jesteśmy za porządni w kierunku do was, przedsiębiorców. Tak to wygląda niestety. Zapraszamy do naszego oświadczenia, do mojego oświadczenia w dniu jutrzejszym.